Szukam nagrywania, o mam nagrywanie. Masz wózek? Wózek mogłeś się z ziemi zaczepić. Daj, ja zaczepię wózek. O, czekaj dobrze. Kurwa, to jest nie nasmarowane. No ja właśnie troszkę inaczej wchodzę. Jak masz naciągnięte to, nie? No. Do góry? No. No, to samo idzie. O właśnie. O wiele wygodniej. No nisko jest. O. Nie, siatkę musimy tam u góry założyć. Na całości chyba nie damy rady. Nie. No to tak, żeby upamiętnić. No, jak będzie leciał, to zawsze coś. Do TFN Turbo, co poszło nie tak. Tak, 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 tak. Trochę wieje. O, tutaj strasznie. Tam, a po drodze nie za bardzo jest gdzie odpocząć. Tylko dwa miejsca. Tu i tam na samej górze. Nie ma klatki naokoło i się inaczej wchodzi. To jakby była klatka naokoło drabiny, to bez zabezpieczenia normalnie. Tak, zaklinuje się. Wytrzyma. No, tam już się wygodniej wchodzi, bo tutaj po tej drabince aluminiowej jest strasznie. Często i gęsto. Tam też jest ta sama prowadnica. Tam kiedyś spadł jakiś, słyszałem. No, było, było coś tam kiedyś. Bez, czy wózek puścił, czy coś takiego. Ile damy radę, tyle założymy. Nie ma to jak pianerstwo! Odbierz! O, już wymięka. Łysy, nie wymiękaj! Co? Nie wymiękaj! O, tam już u góry jest faktycznie. A ile tu jest? 55 metrów? No, chyba będzie. No ja ostatnio wymieniałem tam żarówki. Ja bym musiał pewnie był przez. Psychicznie przygotowany. Nie, jak się ma lęk wysokości, to... To lepiej nie wchodzić, dokładnie. No lęk wysokości można ten, wyleczyć. Tak? Tak, to nie jest problem. Nie, ja kiedyś miałem. Miałem jakiś lęk wysokości, a teraz co? Z miłą chęcią tam sobie wejdę. To jest kwestia, no, to jest bariera pewna, niektóre trzeba posłuchać. Tak, no bo na przykład tak, stanie się, nie wiem, gdzieś nad jakąś skarpą czy coś, jest malutka balustrada, wystarczy się jej złapać i się człowiek czuje pewnie i się wychyli. A zrobić to samo bez balustrady. To już się nie da, to już jest właśnie taka zapora, a jak coś się stanie, jak spadnę? Dotarł. Teraz do środka? No, teraz tam jest przerąbane u góry, bo tam się kończy ta prowadnica na takiej wysokości podestu. Tak się stoi, to tu jest podest, a tu się ona kończy. I nie ma się tam o co zaczepić, nie?
Ja kiedyś chodziłem do góry, miałem 30 kilo na plecach. To było ciężkie. Już ją ma u góry. Że się małą gafę strzelili? Mówię, małą gafę strzelili. Nagrywamy z tego. O, jest kierownik. Nie rób tego. Cześć. Aha, no jak, kierownik komina. No, musimy ją tam owinąć. To nie sięgniemy na całej długości. Tyle, ile się uda, nie? Kiedy transfer zwiększycie? Jak kabel dokopią. Już są blisko. No. O. No, trzeba chwilę poczekać, nie? Kurwa, mi się tam nie chce wchodzić.
O kurwa. A się zmęczyłem. Czekaj, bo mam zadyszkę. Kurwa. Chwila. Ojej. Dawno nie wchodziłem. Komu w drogę temu kluski z mięsem? Komu w drogę temu kluski z mięsem? Czas w górę! Teraz ten gorszy odcinek! No, to jest zjebane! Ojej! Ale aż mi ręce odmówiły posłuszeństwa, ty! Ja mam rękawice, nie? Chyba miałem na sobie. Ledwo szedłem. Do sklepu, bo ja po takim wejściu to nie sądzę, żebym dzisiaj miał jeszcze chęć coś robić. To się wszystko kręcie! Nie, to jest okej, okay, dlatego jak ja idę, to stanę nogi tu. Buty wcale nie są ruchome. A wiesz co to jest? No. Co? To tutaj. Zjajany szelus. No już nie, już papierosy zapaliłem, wszystko okej. Okay. Normalnie. O, czekaj, muszę okulary wyciągnąć.
wieje, czekaj. Nie, stąd dywan. On mówił, że oni go tam za jakąś sprawę sprzed 2 lat, bo z jakimiś tam, ktoś go tam, wiesz, z jakimiś frajerami się... No, jakiś tam mówił właśnie, że jakiś tam sprzed 2 lat, jakieś akcje, nie? I ktoś go tam sypnął. Takie coś. No widzisz, no zadaje się z nieodpowiednimi ludźmi, to ma. A my w Moszewie na kominie jesteśmy z Łysym. Komin owijamy siatką zabezpieczającą. To jak wszedłem do góry, to myślałem, że umrę. Tak jak wtedy, jak robiłem te anteny. To samo, nie? Taka sama sytuacja. Jak tego, jak przyjedziemy do Lęborka, ja tam się do ciebie jeszcze odezwę, nie? No, na razie. Takie coś, nie? Ty. Po tym, wiesz, jakieś swoje chore loty. To jak wiesz, oni mówili, że jak pospinie, to jakoś tam, po czymś. A ten mówi później do nich, mówi, bekę z nich cisnął, nie? Że tak jak się z nimi widział, to tak, pani magister, drukareczka i coś na kaszel. A oni, wiesz, a COVID, a to jest na kaszel. Profesjonalna. Reportaż kręcisz? Discovery, tak? Tak. Blato na wysokościach. Brudna robota. Brudna robota, blato na wysokościach. Ale to jest właśnie najlepszy moment, który człowiek sobie uwielbia. Na wysokości 60 metrów nad ziemią, jak dzwoni telefon. To Gosia. A. To może dzwonić. No może. O, czekaj. Bo... Komin musi się trzymać. Robimy tą siatką, co została? Zabezpieczymy jeszcze gdzieś? Podwójnie, żeby wiesz, nie znasz. No. Dwie kreski baterii są. No. 38 minut. To musi być zamknięte czy otwarte? Przy nagrywaniu? No. Otwarte. To będzieś, a jak się zamknie, nie będziesz nagrywać? Nie. No dobra. To znaczy nagrywa już? Ja, już się nagrywa. Tutaj ta. Tak? Tak, no, nie. Czekaj, może daj to. Czekaj. Jak to kurwa zrobić? No to lepiej, żebyś miał to tutaj, no. Wiesz? No tu nie, że tak. Dobra, może być i tu. On nie zahaczy tam. Nie. Trzymają. No, masz większy kopasek. No, no. Takie powiększe. Takie złącze ze sobą. Ja na takich miałem. I na jednej białej. Czemu nie puszczę? No tak samo. Tak. Małe przygotowanie do zejścia w dół. To jest na sztywność. O kurwa. No z 3 trzeba dać. To są antenki, żeby zasięg był lepszy, nie? Widoczność. Jest pomiędzy? Jest. To muszą być 3. Sanedy. Czekaj, shot, zdjęcie zrobiło. Tak ma być. Albo pomiędzy tym cyndzelkiem tutaj. No to miałem właśnie. Trzeba to robić. Czekaj, bo zrobiłeś chyba... Czekaj, czek, jest przybliżony. Zobacz, czy się nagrywa. To się trochę przechyl do tyłu. Recording jest. Ale czekaj, zobacz jak jest daleko. Bo ja przybliżałem, bawiłem się tym. Być oddal. O jest, widać twoje ucho. O, weź tak, normalnie jak będziesz. Nie, normalnie stań. O, będzie fajnie widać jak będziesz zdychał. Czekaj, te opaski. Linkę mi daj. Tak fajnie smyrają, zostaw.
Nie, bo już miał za dobry zasięg, za dużo ludzi będzie oglądać. A to jedzie na całą Polskę? No tu, na całym Maszewo. Tylko na Maszewozie? No to nie jest... Chcesz, bo nadajnik popsułeś. Coś to tak jak ja miałem? Jak? A, u ciebie to nie przejdzie tak. O, teraz byś miał gorzej z zejściem. No. No dobra. Mówisz, że nie? No to już to poradzę. Muszę ci to skrócić jeszcze.